Polskie Radio Warszawa 24 pluskie. Także proszę Państwa, tutaj strasznie kradną pluskwy i krew wypijają w Warszawie na stacji 48, to na bloku jest kartka, że proszę okna zamykać, bo pluskwy chodzą po bloku. Proszę Państwa, no ja wiem, że jest zima, one się widocznie boją zimne, ale już gdzieś w listwy podchodziły, także 4 lata mogą tam siedzieć. One mogą 4 lata nic nie jeść, nic nie pić. Zaschnął, potem odeschnął i znowu pulchnął. I wejdą na ciebie, napiją się tej krwi i latają. I aleluja i do przodu. No to dajcie spokój. Nie wiem, czy ona 20 lat ta pluskwa milenijna będzie żyła. Ale chyba parę lat, ale mówią, że 4 lata może zaschnąć, być nieczynna i potem odrodzić się w tych listwach. Także jak ludzie wyrzucają jakieś meble z pluskwami, ta Anika wzięła raz do domu i potem dopiero miała całą bonandę, bo musiała kupować azotoks, żeby pędzelkiem malować i one od tej chemii, tego smrodu uciekały. Aleluja i do przodu. Uciekają już od smrodu. Pluskwy dwie. Oszusty styczne. Kręcacze. Żebracze. I to wiadomo, że na skręcie przy świętej Anni. Żebracnicy wielkiej ONR jak idzie, no to i wszystko ich interesuje. Robią zdjęcia na lewo i prawo i koncert z domu Polonii też, że ich interesuje. Robią zdjęcia, idą, skręcają w lewo w ulicę Miodową. Piosenkę Alleluja i do przodu i ten przód i ta droga już trwa 25 lat Radia Maryja. Jutro świętujemy, choć 8 grudnia przypada ta dzienna rocznica. Pani redaktor, jak z takiego dziennikarskiego punktu widzenia Pani zdaniem Radio Maryja wpisuje się w ten pejzaż medialny w Polsce? No proszę bardzo, miło mi tutaj zabrać głos tak w podniosłym momencie, bo to jednak duże przygotowania do wspaniałego świętowania 25 lat takiego wielkiego dzieła wolności, jakim jest Radio Maryja i, no i cały właściwie koncert medialny i nie tylko medialny, to jest ogromne przedsięwzięcie. Z punktu widzenia medialnego myślę, że nie ma w Polsce innego centrum medialnego, które byłoby wystawione na tak liczne ataki ze wszystkich możliwych stron. Także no, to jest ten element. To oznacza, że no, skoro od samego początku, dzisiaj niby podniosła chwila, bo świętujemy, ale myślę, że w cieniu tego świętowania warto wspomnieć, jak naprawdę przez jakie gorsze pomówień Radio Maryja od Białowieckiej dyrektor musieli się przedzierać, bo od samego początku, skąd pojawił się pomysł, torpedowano go. No, ojcowie mimo wszystko trwali w tym i pomimo wielkich przeciwności przecież i takich organizacyjnych, finansowych, ale też przeciwności no, takich instytucjonalnych budowali ojcowie to przedsięwzięcie. Towarzyszył temu czarny PR, lukawe pomówienia, kłamstwa, no wszystko to było obecne przecież w każdym roku rozwoju głośniej, a potem rozwoju kolejnych dział, czyli telewizji i przecież uczelni towarzyszy to wszystko do dzisiaj nam. I myślę sobie, że skoro te ataki były tak liczne, to znaczy, że jednak nazwijmy to układ trzeciej RP musiał się bardzo bać tego medialnego przedsięwzięcia, bo dziś widzimy, jak ważną ustoją wolności jest Radio Maryja i wszystkie wokół niego dzieła zgromadzone. Bo przecież przez wiele lat no niby w wolnej Polsce, jednak pamiętajmy, ta prawda była dosyć mocno tak reglamentowana. Dostęp do informacji, które mieliśmy w Polsce, on też był po prostu przemyślany, dystrybuowany, prawda? Określone media miały szansę na rozwój, inne były sekowane. Także tej niezależności na tak szeroko zakrojonym obszarze
obszarze, jeśli chodzi o dostęp do odbiorców, tej prawdy było niewiele, a właśnie Radio Maryja było takim nośnikiem tej prawdy. To jest też element też medialny, bo przecież chyba nikt wcześniej nie zdobył się na tak poważną interakcję, na taką interaktywność z odbiorcami. To na antenie Radia Maryja można było zadać głos, zadać pytanie w ważnych sprawach dla Polski. I to nie były jakieś takie otwieranie mikrofonu przy okazji konkursów, koncertów życzeń tylko i wyłącznie, ale to były poważne dyskusje o Polsce. To były poważne debaty z poważnymi ludźmi. Przecież nikt chyba nie ma takiej wolności, jaką dawało Radio Maryja, że zwykły słuchacz z małej mieścinki mógł zadzwonić, zadać pytanie profesorowi, ważnemu politykowi, czy też biskupom, prawda? To jest niezwykłe. No i jak patrzymy przez pryzmat tych 25 lat na dzieło Radio Maryja, to widzimy dzisiaj, że przez wiele lat to właśnie tutaj ten dostęp do prawdy był taki bardzo bezpośredni, podczas gdy w innych mediach o wielu sprawach milczano, antena Radia Maryja rozgrzewała się czasem do czerwoności w późnych godzinach nocnych od tych właśnie ważnych głosów osób zatroskanych o przyszłość ojczyzny. To stąd czerpaliśmy wiele informacji i ja sama czuję się wychowanką Radia Maryja. Pamiętam, pewnie zetknęłam się tak jakoś dosyć późno. No właśnie, to pierwsze nastawienie Radia Maryja. Jestem ciekaw, jak u pani redaktor to było. Zanim radia nie poznałam bliżej, to rzeczywiście słyszałam człowiekowe opinie, które krążą w tej czasoprzestrzeni do dziś. I pamiętam taki pierwszy mój zachwyt, kiedy włączyłam rozmowy niedokończone i nie byłam w stanie się od nich oderwać. Potem czekałam na kolejne audycje, bo nagle dowiadujących się o sprawach ważnych, o sprawach, o których nikt wcześniej mi nie powiedział. To pewnie było jakieś liceum. Więc mówię, że późno się włączyłam tutaj w społeczność Radem Radio Maryja, ale od tamtej pory pozostaję mu wierna i wiem z różnych przykładów moich znajomych, że rzeczywiście wielu z nas Radio Maryja otworzyło oczy, że niby z jednej strony to rozgłośnia, która wspaniale uczy nas modlić się, zresztą pięknie tutaj ksiądz arcybiskup Depo o tym mówił, że my wszyscy jednoczymy się w tym wymiarze, pogłębiamy swoje życie duchowe, ale oprócz tego, że Radio Maryja formuje swoich słuchaczy religijnie, duchowo, no to właśnie formuje nas wszystkich intelektualnie. Ja się tak trochę uznaję za dziecko Radia Maryja, które się tutaj miało szansę formować, a potem już szukałam, my też stawiałam pytania zachęcona tutaj odwagą do poszukiwania prawdy, stawiałam je dalej. I myślę, że to był taki ważny dla mnie impuls w rozwoju. Także widzimy, jak bardzo ta przestrzeń medialna, ten zakątek wolności, który rozwijał się z takim rozmachem bardzo szybko mimo przeciwności, jak bardzo musiał być niewygodny dla tych sił trzeciej RP, która jednak chciała utrzymać status quo. Dzisiaj są tego efekty, ale to rzeczywiście był niebezpieczny kraj. Pamiętam takie też różne ciekawe wydarzenia, jak próbowano za pomocą rozmaitych argumentów niechęci słuchaczy czy w ogóle niechęci ludzi do zapoznania się z rozgłośnią. Omówiono, że tu antysemityzm, że tu jakaś ksenofobia, przeszedł różnych argumentów, ale przecież pamiętamy, że nawet badań socjologicznych, niekoniecznie przychylnego kościołowi socjologa, wyszły zupełnie inne wyniki. Znaczy okazało się, że bardzo merytoryczne, rzeczowe i wszystkie te zarzuty są bezzasadne. A zresztą odpowiedzią na te argumenty o rzekomym antysemityzmie niech będzie chociażby kaplica pamięci, która
która powstała ostatnio. Więc jakby fakty zaprzeczają wszystkim mitom, a siła tego dzieła pokazuje, że no nawet te najczarniejsze takie kłamstwa, plugawstwa, które rzucano pod adresem ojca dyrektora, ojca redemptorystów całego tego dzieła, no nic nie znaczą, bo to chyba jednak jest, widać mocno, że jest to dzieło Boże, przesiągnięte Duchem Bożym i Duch Święty widać ojcu mocno prowadzi, a wszystkich, którzy korzystają z tego, z tej ojcy mocno rozwija i jakoś wszystkich nas jednoczy, bo przecież Polska była poddawana przez ostatnie lata bardzo dużej próbie rozbicia, a to, że zachowała taką jedność, to, że my Polacy zachowaliśmy jedność, to jest tak bez wątpienia zasługa Kościoła i zasługa właśnie Radia Maryja Telewizji Trwa. Pamiętam przecież, jak się jednoczyliśmy w marszach w obronie Telewizji Trwa i innych inicjatyw. No właśnie, były to największe marsze, które dotyczyły Telewizji Trwa, wolności mediów, które gromadziły kilkaset tysięcy ludzi na ulicach Warszawy, ale nie zapominajmy też o tych marszach, które odbywały się w najmniejszych nawet miejscowościach, a było ich również kilkaset, jeśli dobrze pamiętam, ponad 250 takich marszów zorganizowanych w Polsce i poza granicami, gdzie ludzie wychodzili spontanicznie po to, żeby zamanifestować, że trzeba odbetonować to, co do tej pory było zmonopolizowane, gdzie dzisiaj ci, którzy monopolizowali, nagle zaczynają krzyczeć, że odbiera im się wolność, no jak choćby dzisiaj w Sejmie to miało miejsce. Więc te marsze także i taka zdolność mobilizacyjna rodziny Radia Maryja, to jest, zarzucano tym ludziom, śmiano się z nich, nazywano ich moherowymi beretami, wykluczano tych ludzi, mówili, że wkrótce wymrą i problem Radia Maryja się skończy, a to trwa 25 lat i końca dzięki Bogu nie widać. Nie widać końca, bo przecież pojawia się nowe pokolenie. Jak choćby pani redaktor. Nie wiem, czy jestem takim nowym, ale wiem też, że są ode mnie dużo młodsi, bo czasami patrzę, jak przebiegają spotkania z wielką fetą rodziny Radia Maryja, czy różne inne uroczystości, w których są koła przyjaciół Radia Maryja i inni członkowie, słuchacze. To ja tam widzę rodziny z maleńkimi dziećmi, to znaczy, że ten duch jedności, ten duch promowany tutaj, czy wkrzykiwany nam serce przez Radio Maryja idzie dalej do tych najmłodszych. A to ciekawe, co ojciec mówi, że no właśnie wtedy nie widziano, że demokracja nam się odbiera, a z przyjaciół Radia Maryja się śmiano. A teraz paradoksalnie, jak zobaczymy, co robi Platforma Obywatelska, KOD, jak oni tworzą te swoje kluby obywatelskie, to przecież to jest wszystko żerowane, jakbyśmy to tak porównali w sensie formalnym, no właśnie na takiej inicjatywie zebrania ludzi w danej społeczności. No to jest właśnie to, co zrobiło Radio Maryja 25 lat temu. Z potrzeby serca, w sposób naturalny. Ludzie jednoczyli się w swoich społecznościach, zawiązywały biura Radia Maryja, koła Radia Maryja. Dzięki temu działając lokalnie, działając w własnych małych strukturach, no wszyscy byli silni ideą, jedną wspólną ideą, bo tutaj ta idea w żaden sposób nie może być konkurencyjna dla innych, bo to jest idea Chrystusowa. Jest idea wierności Matce Bożej i takiej głębokiej troski ojczyznę, służby ojczyźnie. No a w innych przypadkach, nawet jeśli się to czasami wzoruje, przykłada, no to jak nie ma Ducha Bożego, takiej siły, która jest wyższa od nas i pomaga nam się scalać, no to pewnie powodzenie jest mniejsze. Niemniej jednak widać, że pewne rozwiązania no, są jakoś przejmowane, bo widać, że są bardzo skuteczne. I to no ogromny sukces. Poza tym, no pamiętajmy, Radio Maryja to jest takie serce, taki trzon, który wydał wiele innych dzieł. Przecież ojcowie od samego początku, ojciec dyrektor widział, że no, trzeba ludzi jednak formować intelektualnie. No i
zmieniać już chyba, o ile pamiętam, dwa lata po pierwszej emisji audycji w Radiu Maria powstało takie podyplomowe studium dziennikarskie, prawda? Potem był Instytut Edukacji Narodowej, też te wykłady były niezwykle interesujące w całej Polsce, gdzieś tam pamiętam podawano sobie publikacje wydrukowane, że ludzie byli głodni niewiedzy. A pamięta pani redaktor też w kontekście tego, co pani redaktor mówi, jak to Radio Maryja, środowisko Radia Maryja było określane jako ciemnogród, właśnie jako taki kościół zacofany, jako kościół zaściankowy, jako kościół zamknięty w przeciwieństwie na przykład do tygodników takich czy innych, które miały być kościołem otwartym. Przeciwstawiano kościół łagiewnicki, kościół toruński, na wszelkie sposoby dzielono i próbowano tak już zamknąć i zepchnąć Radio Maryja do jakiejś, nie zakrysji, ale do jakiegoś lochu, żeby broń Boże, nikt tego światełka nie zobaczył. O, tak właśnie było. A kto tam byłby odrobinę ciekawszy, żeby przyjrzeć się sprawie, to natychmiast właśnie staramy się go omamić tymi argumentami, jakieś tam ksenofobia, ekstremizm, czy tam nie daje... To były takie straszne kłamstwa, uderzające w trup ojca Tadeusza Rydzyka, bardzo przykre. Ty widzisz Maybach, pamiętamy. Ten Maybach to chyba był z tego wszystkiego najszerszy, a były podejrzenia o straszne rzeczy. Żeby też odetchnąć jeszcze bardziej z tego lochu. Ostatnio to się też powiela, bo zauważyliśmy taką też prawidłowość, że przy okazji radości, którą mają ludzie z budowania wspólnoty, no ale taka jest też natura złego. Zły próbuje tę radość na wszelkie sposoby zakłócać i zmącić, no choćby te prowokacje związane z kukłą pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jakoby radio było utrzymywane z budżetu, czy pogłoski rozpuszczane w różnych miastach, nie wiem, być może mające na celu związać nazwisko ojciec Rydzyk z, nie wiem, aferą reprywatyzacyjną, z jakimiś nieruchomościami, z czymś takim. Takie pogłoski też są rozpuszczane, jak słyszymy, w różnych miastach i to zawsze w związku z pieniędzmi. Tak, no bo to najprościej, najbardziej do ludzi dociera. Najlepiej skojarzyć kogoś, kto robi dobre rzeczy, nie wiem, z jakąś pazernością, defraudacją, nie wiadomo czym. Nie trzeba mieć na to żadnych dowodów, wystarczy, że puści się taką plotkę. Dlatego no, myślę, że jakby tutaj jesteśmy też na to bardzo wyczuleni, bo jednak sporo takich dziwnych afer się wydarzyło w tych ostatnich latach. My już chyba mamy na tyle wyrobioną świadomość jako Polacy, że patrzymy na fakty, a nie tylko na jakieś pomówienia. Natomiast oczywiście tam, gdzie rząd, tam zawsze będzie zło. I im dzieło jest większe, im bardziej prowadzi ludzi do zbawienia, ale też do prawdy, to tym bardziej diabeł się będzie przy tym kręcił, więc myślę, że to tylko świadczy o tym, jak wielkim Bożym dziełem jest Radio Maryja i te pozostałe dzieła. Ja chciałam też podziękować i tak zwrócić uwagę słuchaczy na to, jak wiele dobra się dzieje dalej, że to nie jest tylko zatrzymanie się na radiu, na telewizji, ale to jest właśnie formowanie całego nowego pokolenia. Przecież Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej i Medialnej, no to jest naprawdę żywy pomnik Jana Pawła II, czy wszystkich innych naszych tu wielkich Polaków, którzy namawiali do tego, żebyśmy jako naród prosili siłę również intelektualną. Dzisiaj widzimy, że powstają coraz to nowe kierunki, przygotowują one coraz to więcej młodych ludzi do takiej uczciwej pracy, do uczciwej służby Polsce. I to są naprawdę świetnie przygotowani studenci, też często mam z nimi kontakt. Sama szkoła jest niesamowita, byłam tam kilka razy. Urzeczona jestem atmosferą. Ci młodzi ludzie mają taka niesamowita kultura osobista i taki widać, że na wyszukanie sobie też stawiają ogromną akcję. Natomiast to jest też ciekawe, że szkoła daje taką przestrzeń rozwoju również talentów tych ludzi.
reprezentowali wspaniały teatr, pod tego podglądem gdzieś telewizji trwamy w internecie. Bardzo Wam gratuluję. Świetni wychowankowie, z którymi się spotkałam, a najnowsze dzieło, które powstało, znalazł nam się właśnie film o ukrwawionej Karolinie Kuskównie z Włoch, Zerwany płot. To jest mistrzostwo. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego filmu. I muszę powiedzieć, że studenci, absolwenci Szkoły Toruńskiej stworzyli dzieło, debiutanci stworzyli dzieło, które naprawdę może śmiało konkurować z filmami, pełnometrażowymi, zrobionymi, zrealizowanymi przez twórców polskiego kina. Wielkie dzieło, ja jestem ogromnie nim zaskoczona, bo spodziewałam się po prostu poprawnego filmu, a otrzymałam jako widz coś niesłychanego. No i to też pokazuje, jak mądrze ojcowie potrafią zagospodarować datki, ofiary ludzi składanych. To akurat chyba tak, bo ten film z 1% powstał. Dokładnie z tych ofiar, które ludzie na rzecz fundacji złożyli, odpisując po prostu, przekazując to, co wzięłoby i tak państwo na konkretny cel. Tak, no właśnie, także czuję się współproducentem tych filmów, ponieważ ja też się włączam w ten proces na rzecz Fundacji Lux Veritas i widzę, jak dobrze te pieniądze są wygospodarowane. Poza tym premiera była dla mnie czymś niesłychanym, bo na różnych premierach bywałam i to najczęściej jest takie trochę snobistyczne spotkanie twórców, producentów, a tutaj ojcowie zaprosili wszystkich, których tylko mogli. Ponad 1500 osób zebrało się w Kinotece i to byli ludzie właśnie, którzy tworzą środowisko Radia Maryja, rodziny Radia Maryja. I oni jako darczyńcy zostali postawieni tutaj na piedestale, zostali docenieni. Także to, co wyróżnia Radio Maryja, co daje siłę, to ta wspólnotowość. To, że tutaj nikim nie udaje, to taka duża wspólnota. Głos naprawdę, godna, piękna, gotowa wspólnie tworzyć kolejne dzieła. Myślę sobie, że to, że przez te 25 lat udało się zrobić tak wiele, no to jest absolutnie niewątpliwa zasługa ojców, to, że ojcowie w duchu takiej służby, a myślę, że to jest często morderca praca dla ojców. Trochę pracowałam w mediach, wiem, jakie to trudne, jak bardzo angażujące, więc naprawdę chylę przed ojcami czoła i bardzo dziękuję za to zaangażowanie, bo to przecież nie jest tylko prowadzenie audycji, ale też cała masa spraw około produkcyjnych, przecież ojcowie zajmują się też studentami. Bardzo wiele mają innych jeszcze obowiązków, no oprócz tego życie zakonne, także należą się ojcom ogromne podziękowania. Ja w imieniu słuchaczy sobie pozwolę za ten cały trud 25-lecia podziękować i na ręce ojca dyrektora także składam wielkie podziękowania za tę wytrwałość, za ten trud, za to, że przez wszystkie te lata nie dał się zastraszyć, ani Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy też całą redakcję portalu Kosmopolitycy.pl. Jutro pewnie też zobaczymy się na uroczystościach, bo są to nasze uroczystości, właśnie tych, którzy to radio współtworzą. I to jest też siła i moc Radia Maryja. Bardzo dziękuję pani redaktor. Serdecznie ojcom dziękuję. Dziękuję bardzo słuchaczom. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Naszym gościem była pani redaktor naczelna portalu Polityce.pl, pani redaktor Marzena Nykiel, a już za chwilę kolejna rozmowa. Bo też Państwo macie wspólne stanowisko dotyczące systemu zakupowego. Ponieważ jest mowa o reindustrializacji z jednej strony, strategii z drugiej strony, o innowacyjności, ale Państwo uważacie, że należy chronić i zgodnie tradycyjny przemysł, tak? Tak, no, znaczy,
jesteśmy świadomi tego, że tradycyjne gałęzi gospodarki są istotne dla rozwoju polskiej gospodarki. Ja rozumiem, że mam na myśli górnictwo, hutnictwo. Tak, tylko musimy zachować pewne proporcje. Też musimy pamiętać o kwestiach makroekonomicznych, no, o wyzwaniach związanych z przestrzenią Unii Europejskiej, o systemach alternatywnych, jak OZE. Nie możemy tylko patrzeć przez pryzmat górnictwa i braku restrukturyzacji do górnictwa. Musimy sobie jasno powiedzieć, że my tutaj związkami jesteśmy w odległym kierunku. No, my jesteśmy za pewną restrukturyzacją tego sektora. Wszystkimi tego konsekwencjami. Tutaj pan redaktor to zdanie, o którym powiedział mój przedmówca, nie do nasz gość, pan redaktor Wojciech Reszczyński, dziennikarz, publicysta, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej i zdaje się, zastałem pana redaktora także w uczelni naszej, prawda? Tak, proszę o szczęść Boże, witam serdecznie. Mam tutaj przede mną wspaniałe, piękne, młode, uśmiechnięte twarze. Kończę ostatnią właśnie lekcje, nie, po zajęciu się nazywa, bo to studenci są przecież, a nie uczniowie. Także został mnie ojciec tu na sali w czasie ćwiczeń. Czyli mamy przed sobą odbiorców, których nie widzimy i mamy odbiorców, których pan redaktor widzi i którzy są studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, a dodać w tym opisie powinienem, że także legenda polskiego dziennikarstwa, prowadzący Wiadomości, Teleekspres, więc chciałem zapytać pana redaktora o Radio Maryja oczywiście, którego pan redaktor słucha, z którym jest zaprzyjaźniony. Panie redaktorze, jaka Polska jest po 25 latach dzięki Radio Maryja, albo jaka mogłaby być, gdyby nie Radio Maryja 25 lat temu powstało? To bardzo trudne pytanie dla naukowców, socjologów, historyków. Jestem też to dziennikarzem i chciałbym tutaj zaprotestować co do tej legendy. Ja się wychowywałem, to muszę powiedzieć też wprost, ja się wychowywałem. Jestem old boyem, jestem dziennikarstwa szczególnie radiowego. Po to był mój żywioł, zaczynałem ze studiów radiowym. I radio towarzyszy mi już od 40 lat. A Radio Maryja od samego początku, ponieważ miałem tu przyjemność być na zaproszenie ojca Tadeusza, założyciela radia, ojca Tadeusza Rydzyka, na pierwszych spotkaniach z pierwszymi twórcami tego radia, kiedy ono ruszało. To spotkanie odbyło się w kościele świętego Józefa w Toruniu. I tam miałem taki wykład dla tych, którzy są zainteresowani dołączeniem do radia, pracą o radiu, no prawie jest coś fascynującego i nie dziwię się, że zawsze jest dużo chętnych do bycia przy mikrofonie. No i zajechało tam dużo ludzi, właśnie gość z Inowrocławia, z Niewkowa, z Torunia i wiem nawet, co mówiłem. Wiem, co mówiłem, bo tutaj była pełna zgoda z ojcami redaktorstwami, z ojcem Tadeuszem. Mówiłem, że radio to musi być wzajemna relacja. Słuchacze nie mogą być tylko tymi wiernymi odbiorcami radia. Muszą to radio tworzyć. Musi być nawiązać dialog, muszą być rozmowy. A najlepiej słuchacze przejdą pewien głos fachowe radia i staną się radiowcami. To wtedy ta więź jest bardzo silna. Książki, może te książki studiować i czytać. To dlatego ludzie czasem przygadują w głowie na dobrej 5-10, czyli Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, na Mazowszu, na Wisłą, w Polsce, a pod Bałtykiem, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem, Krakowem. Zmartwienia dla ojców, dlatego że nie wszyscy w trzeciej RP mogli zrozumieć, że ludzie mają prawo mówić to, co myślą. Nie zawsze jest to słuszne, nie zawsze nawet jest to mądre, ale ludzie mają prawo
wyrażenia swoich poglądów, swoich utrudnień, do wypowiedzenia się na różne tematy. I tutaj na przestrzeni tych lat muszę stwierdzić, że te wszystkie dzisiaj, te wypowiedzi, to one są już tak mądre, tak wartościowe, że pamiętając o tych pierwszych krokach, no widzimy, jaka się dokonała ewolucja. Słuchacze rozwijali się razem z radiem, dorastając do poziomu tego radia i zwiększało się grono coraz bardziej mądrych, fachowych ludzi, chcących zostać tu jakiś ślad w postaci wypowiedzi, w postaci obecności w radiu. Jednym słowem, jest to radio, to i nie będą brały te żydowskie, obrzydliwe zresztą, obrzydliwe firmy żydowskie na procent. Nie będą pobierały, bo to jest obrzydliwe, ta chciwość, ta pazerność na procent, że ty tyle masz zapłacić, zalegasz, że się spóźniasz z zapłaceniem, a oni po prostu biorą potem na procent. To jest obrzydliwe, to jest obrzydliwe. To żydostwo musi się już tutaj skończyć, teatry, kultury zabrać Żydom, galerie zabrać Żydom i będzie bardzo dobrze, proszę Państwa. Tutaj nawet Elżbieta Pastecka, Żydówka, mówiła, że my obydwie Żydówki i zobacz, mnie nie chcieli nawet do galerii opera wpuścić, a potem do Teatru Narodowego, że mnie nie chcieli wpuścić, a przecież ja jestem z teatru. Hołotę wpuścili, a mnie nie wpuścili i tak uskarżała się Elżbieta Pastecka. A rację miała. Które było takim Dawidem wobec potężnego Goliata. Wyrosły też inne dzieła, między innymi telewizja Trwa, pan redaktor. Już, kochanie moje dziecko, rachunki są zapłacone. Nie martw się. To, co tam miałeś, te napiwki, sobie wzięła firma, jakaś tam bank. Jaki to był bank? ING? Czy jaki tam podpadł? No to tylko oni sobie wbijają, jak to kij w mrowisko. Po prostu samobuja. Bo jeżeli biorą na procent żydowskie jakieś takie firmy, nie wolno im tego umożliwiać, nie wolno do takiego banku należeć i te banki będą tutaj w Polsce miały coraz gorzej, bo żydowstwo straciło strasznie, że nawet ci na Facebooku, ci na Google, co siedzą, zauważyli, że strasznie przegrywają, tak jak w roku 70 naszej ery przegrali, gdy Rzymianie otoczyli Jeruzalem i wymordowali wszystkich, a milion osób uprowadzili do niewoli, nikt nie przeżył, świątynia Jahwe była spustoszona, zniszczona, bo złoto świątyni Jahwe nie uświęcało ich, a tylko ich wiara, tylko ich bogobojne uczynki. Nie było tych uczynków dobrych, nie było wiary, to więc Bóg Jahwe zesłał wojska rzymskie i wszystko było zniszczone, już nie ma teraz wiary w Boga Jahwe. Tylko dopiero świadkowie Jehowy pod koniec XVIII wieku pojawili się, a tu w Polsce przybyli od strony Gdańska w 1905 roku. Ewka Laskowska też pochodzi z Gdańska. Także nie kupuj papierosków, nic nie kupuj, głupoty, nic ci nie będą w głowie, tylko musisz do namsze czasem wejść. Puknij się w łeb. Radio Tok FM, Euroconcita. Barbie Baby Langstrom Extra. Tok FM, Euroconcita. Barbie Baby Langstrom Extra. Akceptują tę demokrację, jaką my im zaproponujemy, według naszego pojęcia. I tak to było robione. Demokracja to pluralizm, są stacje radiowe, tak. Ale ta akurat nie, taka dosyćka nie. Nie musi być. Także to było zaprzeczenie demokracji. Radio Tok FM, Euroconcita. Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Tok FM, Euroconcita. Barbie Baby Langstrom Extra. Już wszystkie rachunki są zapłacone, tam się nie musisz nic denerwować, wszystko jest ok, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euroconcita, Barbie Baby Langstrom Extra. Tylko nie wydawaj pieniążków na papierosy, bo to głupota, nie wydawaj na nic pieniążki, bo to ślepota. Ten Stasiek, widzisz, wydzwania, tutaj zostawia cichy telefon, a ja tam mu się ponagrywałam na
sekretarkę. Także wiesz, ten Stasiek będzie teraz z kolei ciebie szukał po całej Warszawie. Ja powiedziałam, że ty wyszedłeś. Dwa dni chodziłam dookoła bloku. Szukałam ciebie, a ty pojechałeś gdzieś do Wrocławia. No ale bardzo dobrze, że wakacje spędziłeś we Wrocławiu. Bardzo dobrze, że wakacje spędziłeś na południu Polski. A teraz widzisz dziecko, jak jest bardzo zimno. Już teraz tam się nigdzie nie wypuszczaj, bo to wiadomo, że to trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby w czasie zimy jechać tam, chociaż tam jest cieplej, bo tutaj jest bliżej Morza Bałtyckiego, my jesteśmy pod Morzem Bałtyckim, u nas jest tutaj bardzo zimno w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Warszawa jest moherowa, Warszawa jest katolicka, po dwie pary, pary katolickie, po dwie pary oszustystyczne, po dwie pary żebracze. Tutaj opowiadamy ostatnio w Muzeum Etnograficznym, jak po dwie, po trzy, nawet po cztery żebraczki podskakują. Trzeba je zwolnić. To dyrektor nie wie, komu pieniądze płaci. Trzeba je zwolnić, bo one wcale nie siedzą przy telefonie, wcale nie są sumienne, nie są pracowite, nie są lojalne, nie są lojalne względem dyrekcji, dyrektora Muzeum Etnograficznego nawet lubi, ale ostatnio to one podpadły, te żebraczki, bo chciały pieniądze żebrać, jakieś 20 zł. Wystawa 6 zł kosztuje, a na wernisaż wcale się nie płaci. Elżbieta Pastecka miała przynieść te zaproszenia, ale myśmy zrezygnowały, bo to jeszcze godzina była do wernisażu. Przecież my nie będziemy całą godzinę czekać na jakiejś głupiej wystawie tam sterczeć, jak te żebraczki się zainteresowały, myślały, że z nas ściągną jakieś procenty. Tam tłumy będą miały. Nie ma działania. Już dziecko mamy opłacone. Wszystkie telefony, aż burczy, aż brzęczy tutaj nasze radio, bo to wszystko jest antena. To wszystko są też zakłócenia. Dzisiaj przy piątku, to i na Saskiej Kępie wszystko stoi. Dzisiaj przy piątku to wszystko jest unieruchomione, bo wiadomo, że skoro tych chciwych jest tak bardzo dużo, jesteśmy w systemie moherowym, w systemie, no jak to się mówi, że żebracznica wielka przy skręcie przy domu Polonii Świętej Annie w lewo na Miodową. Żebraczy skręt, skręty żebracznicy. To nawet jak ONR szło, to oni robili zdjęcia, bo tam ktoś na balkonie w domu Polonii śpiewał. Ja mówię, że Warszawa wszystkiego ciekawa. Warszawa wszystkiego ciekawa. Także się nie denerwuj. Tylko nie wydawaj na głupoty. Tam ci 20 zł starczy na jakieś tam wydatki dzisiaj, dziecko. Nie wydawaj na głupoty. Nie wydawaj na ślepoty. Na papierosy nie. Paweł nie pali, to i ty nie pal. Widzisz, Paweł jest oszczędny dziak i ty się jego trzymaj. Nie wydawaj tych pieniędzy i już. No. Radio Maryja, rodzinie Radia Maryja na ten czas, który jest przed nami. A tak się niestety cały czas dzieje. Życzeń mógłbym podzielić na kilka grup. Tylko na te papierosy nie wydawaj, dziecko. Koguciku, nie wydawaj na papierosy, bo to jest wielka głupota. Widzisz, każde 5 zł. Za 5 zł możesz kupić tabletki od bólu głowy. Za 5 zł możesz maść do nosa kupić. Za każdy grosz możesz coś kupić. Po co ci te papierosy? Po co ty na papierosy wydajesz? Nie kupuj, bo mama będzie płakała, że ciebie urodziła zdrowego, a ty chorego z siebie chcesz zrobić. Już od dzisiaj nie wydawaj na papierosy, niech ten Paweł będzie świadkiem tego, że ty nie wydajesz na papierosy, bo on nie pali, to i ty nie pali. Po co ci pieniądze wydawać na głupoty? Nawet ciastka teraz mają dużą ilość chemii. Ciastka są nawet niezdrowe, bo naszpikowane są chemią, różnymi takimi substancjami, które pewnie i w papierosach są, ale w papierosach są jeszcze inne, gorsze, też takie rakotwórcze. A jak chcesz mieć cukrzycę, to jedz dużo ciastek, to czy nie lepiej, jak tutaj zjesz nogę? No, zawsze kup 4 nogi raz na tydzień i będziesz tu miał ugotowane sobie. U Pawła gdzieś będziesz, kup sobie 4 nogi, niech ci Paweł ugotuje i niech ci makaroniku ziemniaczków, matka, te dwie prababki, stare prababki, niech naobierają ziemniaków, co one robią i będziesz najedzony, a nie tam one, te stare baby jakieś tam narzekają, bo ja mówię, że tutaj nie ma dziadka, nie ma babci, bo teraz
teraz urodzi się w Warszawie, to jest głupio chytre, najmądrzejsze, stare malutkie jak Mareczek. Stare malutkie głupie jak Mareczek, bo jednak głupie. To niech one ci te prababki u tego Pawła ugotują kartofle. Bardzo dziękuję, pan redaktor Wojciech Reszczyński, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Cześć Boże. Nie przejmuj się, moje dzieciątko. Nie przejmuj się, moje dzieciątko. Niech się wypchają, niech się wysrają, niech się wykaszlą. Wiadomości dnia, wiadomości dnia. Dobrze, już jutro. Nasze rodzinne spotkanie zapraszamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy tych, którzy już są w Toruniu, a widziałem takich naszych słuchaczy, którzy już przybyli, którzy będą przybywać, którzy się wybierają, szykują, malują. Witamy Państwa, witamy Państwa. Gdy nadaje Radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Także słuchaj, nie pal żadnych papieroszków, dziecko, nie wydawaj na bzdury, tu już wszystko jest opłacone, tylko ten bank to ci ta mama opłaci, a tutaj masz za telefony, za te wszystkie laptopy, masz na bieżąco opłacone, za play masz na bieżąco opłacone, nic tam nie ma do tyłu, także ten Stasiek niech się pocałuje w dupę. Stasiek, bo on po prostu, wiesz, zakochał się w tobie i teraz on się tak bawi, bo jak ktoś się zakocha, to może też ranić taki ktoś. Także ten Stasiek jest głupi, umysł ma trupi, poczekaj, odczekaj, niech on oprzytomnieje, niech on się uporządkuje w swoich myślach i będzie za tobą biegał. Wiesz, teraz jest mróz, on się boi, na bielanach leży, a jest na dodatek ten głupi Stasiek chory. Także ty tam się nie przejmuj, ma pod oczami chore wory. Chory pod oczami wory. Szpitale całego NFZ podniósł wycenę jednego punktu świadczeń medycznych z 52 do 56 zł. Dyrektorzy szpitali podkreślają, że od 2011 roku mają te same umowy, które... A ty, Mareczku, nie bądź głupi. Natomiast tam wzrost minimalnego wynagrodzenia... A ty, Mareczku, nie bądź głupi. Gdy umysł masz, trupi. Musisz poczekać cierpliwie. Ja, Elżbieta, będę zaraz z Saski z domu, będę wyjeżdżała. Bo jeszcze muszę wysłuchać wiadomości Radia Maryja, co mamy wszystko w naszym radiu. To KFM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Musisz być bardziej cierpliwy niż chciwy. A po prostu będzie wszystko okej, okay, wszystko będzie dobrze. Tak i tak do godziny na Świętokrzyskiej Nowy Świat w Orange się czeka. Także musisz być cierpliwy i musisz czekać. No, także ja dopiero pod pachami jeszcze się szybciutko wymyję, cycuszki nasmaruję, dwie gołębice swoje te nasmaruję i już zaraz jadę, a ty tam kolejkę z tymi pudłami tam czekaj, żeby ciebie nie potraktowali jako osobę bezdomną, bo teraz dwie osoby bezdomne zostały zamrożone w wodzie, zamarzły po prostu i nawet mówią w radiu, i to kaczęczy gdzieś nawet może prędzej w Radiu Maryja, bo to więcej miłości w tej linii, jak u tych ateistów, którzy ani w Jahwę już nie wierzą, bo kiedyś wierzyli w Jahwę, a jak świątynię spalili w roku 70, co było też ich winą, to teraz oni już w nic nie wierzą, wierzą tylko w diabła 666. I to jest cała ta gmina, cały ten zbór 666 i do tych Żydów też moherowe żebraczki dwie się przyłączyły. Oszustystyczne pary żebracze. Moherowych i one po prostu podchodzą. U świadków Jehowy na kongresie bracia pilnują zawsze, żeby do ludzi nie podchodzić, bo jeżeli ktoś do ludzi podchodzi, to znaczy, że żebrze, to znaczy, że prosi, to znaczy, że błaga, to znaczy, że łka. Proszę nie żebrać. Proszę, żeby moherowe te systemy żebracze, kościelne, katolickie oduczyły się żebrania. No to nie wolno tak żebrać. To nie wolno tak żebrać. No. Także buziaczki i proszę jeść kaszki. Gdy nadaje nasze radio, to Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Obecnie Gazprom korzysta z 50% przepustowości. Także wiesz, bądź cierpliwy, Mareczku.
nie bądź chciwy, bardziej cierpliwy niż chciwy. Ja wymyję ząbki, wymyję się pod paszkami, namaszczę dwie cycuszki, dwie gołębice, zaraz będę miała lśniące lice. Już jadę, już do ciebie jadę, no tam czekaj na rogu Nowy Świat Świętokrzyska z tymi pakunkami, no może potraktują ciebie jako bezdomnego, także no nie wiem, może tam pod drzwiami ciebie spotkam, ale nie przejmuj się, tutaj zaoszczędzisz 400 zł, tam zaoszczędzisz 1000 zł, że te światłowody zamawiamy, że światłowodów rezygnujemy, potem te światłowody każemy znowu, żeby nam włączono, firma Orange płaci pracownikom za pracę, my za to nie płacimy, a mamy tankiemy, mamy korzyści, tak, korzystaj z tego, ale muszę ciebie już ostrzec i powiedzieć ci, że żydowska linia się kończy, szczególnie tutaj w Polsce, co bardzo dotknie tych Żydów, którzy inwigilują, proszę ciebie, całą Polskę przez Facebook i Google z Ameryki, uważając siebie za wyższą klasę, jednostronnie inwigilując cały świat. To im się sromotnie nie udało, sromotna przegrana, sromotna klęska. Także nie warto było być chciwym człowiekiem, a warto trzeba, Mareczku, tobie było trzymać się Świadków Jehowy. I nie chodzić do Świadków Jehowy tylko po to, że ci meble mieli dać. Nie chodzić do Świadków Jehowy tylko, że jakieś korzyści były. Ale że wierzysz w Pana Boga, że czytasz Biblię, że to Słowo Boże, że to list od Boga, że Bóg coś tu chce do ciebie powiedzieć, że to jest istotne, że to jest ważne. Najwyższa Izba Kontroli już po raz ósmy przeprowadziła kontrolę realizacji projektu. Tegoroczna pokazała, że w stosunku do 2013 roku nastąpił postęp w realizacji projektu. Do końca 2015 roku zakończono łącznie 10 z 16 zawartych kontraktów. Niestety w ubiegłym roku nie udało się rozwiązać problemów i wyeliminować nieprawidłowości przy budowie zbiornika Radzibórz. To kluczowa inwestycja w realizacji całego przedsięwzięcia w Dolinie Odry. Radosław Kujawiński, pełniący obowiązki dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu, podkreśla, że przy budowie zbiornika dochodziło do wielu nieprawidłowości. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Kłodzkach po raz kolejny dopuścił do prowadzenia przez wykonawcę części robót budowlanych bez zatwierdzonych projektów wykonawczych oraz programów zapewnienia jakości. Naruszało to warunki kontraktu, a w konsekwensji mogło mieć negatywny wpływ na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Również z naruszeniem kontraktu nasyp zapory lewo i prawo brzeżnej wykonawca wbudował materiał alternatywny, który nie spełniał wymagań określonych w projektu. W przypadku napływu fali powodziowej mogło to doprowadzić do katastrofy zagrażającej życiu mieszkańców Radziborza i okolic. Niestety potwierdziły się oceny NIK sprzed 4 lat, że budowa zbiornika Radziborz nie będzie zakończona w terminie. Obecne prognozy zakładają, że uda się ją zakończyć w 2020 roku. Już tylko dotychczasowe opóźnienia budowy zbiornika Radziborz spowodowały wzrost kosztów inwestycji z 505 milionów euro do 772 milionów euro. Różnica ponad 267,5 miliona euro będzie musiała zostać pokryta ze środków budżetu państwa. Ministrowie do spraw telekomunikacji państw Unii Europejskiej uzgodnili stanowisko w sprawie przepisów dotyczących hurtowych rynków roamingu. Przepisy utorują drogę do zniesienia w połowie przyszłego roku opłat za roaming dla użytkowników telefonów komórkowych. Aby plan ten mógł być zrealizowany, Komisja Europejska zobowiązała się do przeglądu. Czas leci, proszę państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Koncita, Barbie Baby, Langstrom Express. Jeszcze tutaj F-ka do nas dodzwania się. Jeszcze tutaj tylko ta F-ka się dobija, proszę państwa, gdy nadaje nasze radio. Dopłaty roamingowe do połączeń dla użytkowników przebywających za granicą spadły już w tym
roku. Od 30 kwietnia 2016 roku wynoszą maksymalnie 5 eurocentów za minutę połączenia telefonicznego, 2 eurocenty za wysłanie SMS-u. Także ty, Mareczku, bądź cierpliwy i czekaj tam do godziny po prostu 15. Czekaj na mnie. Ja zaraz przyjadę, już wymyłam dwie cycuszki, namaściłam, pod pachami się wymyłam, bo to ja muszę się odświeżyć, ja codziennie to się kąpię, ale jak teraz jest taki mróz, jest takie zimno i dwie osoby, proszę ciebie, zamarzły. Ja nie mogę tego prysznica hinduskiego przyjmować i często to robić, bo po prostu można się też dać zamrozić, przewiać, po kąpieli się raczej też nie wychodzi, także dlatego się nie kąpałam, nie przyjmowałam tego prysznica hinduskiego. Także Mareczku, proszę czekać i nie być chciwym, proszę czekać tam w tej firmie Orange na Elżbietę, Elżbieta przyjdzie i podpisze i wtedy wszystko się rozstrzygnie. Kolejkę tam trzymaj, bo tam do godziny trzeba czekać. Zaraz jeszcze do Ewki Laskowskiej zadzwonię, niech się wypcha. 21.30, czas wzrastania. W przypadku zwykłych hoteli jest jeden właściciel całego budynku. W przypadku obiektu typu Condo Hotel czy Apart Hotel tych właścicieli jest kilku, dlatego że poszczególne pokoje czy apartamenty są sprzedawane po prostu indywidualnym osobom, inwestorom, którzy w ten sposób chcą zarabiać na tym. Także ty, Ewka Laskowska, ty tam nie nagrywaj, ja nic nie odsłuchuję, ja nawet nie wiem, czy umiem, czy nie umiem odsłuchać, ale tych fonicznych nagrań, te dziady, proszę ciebie, moherowe w Warszawie, jak do mnie coś mówią, po 19 sekund, po 17 sekund, ja tego nigdy nie odczytuję, bo mnie to nie interesuje, po prostu są takie opcje w firmie Orange, jak masz kilka telefonów, to będziesz musiała kilka razy inaczej się reklamować, dawać swoje reklamówki i takie, wiesz, zawracanie gitary, jak to się mówi, Barbara Block mówi, zawracanie dupy. No, także więc, Ewka Laskowska, się nie nagrywa, jak coś chcesz powiedzieć, to się połącz. Jak się nie połączysz, to trudno. Możesz o 9 wieczorem przyjechać. Będę czekała. Przecież ten twój syn, jak do 24 pracuje, jak masz się nudzić, a już koło 9 tutaj będę. Będziemy oglądały znowu, jak nie o Janie Husie, którego Kościół katolicki spalił, a teraz linia Mysia jest na topie, to może znowu coś ciekawego, bo średniowiecze przez mordowanie, katowanie prawdziwych chrześcijan, ja się zainteresowałam w ogóle literaturą, bo byłam taką elektroniczką, sobie sama wszystko robiłam i u mnie samo wszystko chodziło, ale jak potem dowiedziałam się, że znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza, wtedy kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego natknieć wieszczą, kopię w rogu, nie mnie to dasz w synku Bogu, potem bierze po polędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopko dare, to zaczęłam czytać literaturę i polską i w ogóle na ten temat średniowiecza, jak wcześniej też mordowali, katowali, na stosie palili, ach jakie ciekawe i nigdy nie mam dosyć. Mnie Panie sprawiedliwie, bo postępowałem nienagannie i nie wahałem się, pokładając nadzieję w Pani. Doświadczy mnie Panie, wystaw mnie na próbę. Wpadaj w grzmienie i serce. Bo przed moją oczyma łaska zawsze, jak do mnie dzwonisz, to ty do skutku dzwoń, bo my u świadków Jehowy musisz się jakichś mądrości z Biblii dowiedzieć, nauczyć od świadków Jehowy. My od świadków Jehowy to dzwonimy do skutku. Jak nie dogadałyśmy się, to po co tam się nagrywać na sekretarki jakieś głupie, na które ludzie nie mają czasu. Ty zauważ, że ci ludzie, którzy nie mają czasu, te żebraczki, te pary oszustystyczne, które biegają po tych wernisażach, żeby coś ukraść ze stołu, wyżebrać od ludzi, wyżebrać, no to nie mają czasu i one tak nagrywają się. Ja tam na sekretarkę, to co ja mogę się nagrać? Ja chciałabym, żeby to było raczej napisane. To więc widzisz, a mamy to tutaj uwiecznione, zapisuje się elektronicznie. I teraz już nawet na kropkę nie dasz się nabrać, na kropkę się nie oszukasz. Słuchaj, czytaj, sprawdzaj, jest Pismo Święte, jest Biblia, jest List Boży. Jeżeli tu uważasz, że pochodzisz z Gdańska i jesteś ewangeliczką, to czytaj Słowo Boże, Biblię. Czytaj, studiuj i oczywiście wprowadzaj w czyn. Nie bądź głupio chytra, najmądrzejsza jak Mareczek, bo jeszcze ciebie powiążę z Mareczkiem, będziesz musiała za Mareczka wyjść.
tego małego Mareczka, tego, co mówiłaś, że jest największym, największym żebrakiem na całym świecie wielkim. A my tutaj jesteśmy w największej wiosce na świecie, tu jest największa scena na świecie w Teatrze Wielkim. O, głupio chytre, najmądrzejsze. A chamstwo takie, dziady żebrzą, wiesz, wycyganiają, mało kultury w Warszawie, absolutny brak kultury. Daj spokój! Powinniśmy traktować z dość dużym dystansem. Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu i twierdzą zbawienia dla swojego pomazańca. Procentem, jaki oferowany jest w drugą stronę. Tak, szczególnie, że... poziomy zysków pokazywane w reklamach no mają się nijak do rzeczywistej rentowności, dlatego że deweloperzy jakby nie wspominają o tym, że w przypadku niektórych inwestycji są stałe koszty, na przykład co miesiąc. Co znaczy to pozdrowienie? Co znacznie obniża między tym, co jest pokazywane w reklamie, a faktycznym poziomem rentowności inwestycji. Na to też trzeba zwracać uwagę. Nie pamiętaj o grzechach naszych przodków, lecz pomnij teraz na Twe ramię i Twoje ramię. Bo Ty jesteś Panem na telewizorów. A jeśli chodzi o rynek nieruchomości konto, załóżmy, że chce zainwestować, kontaktuje się z deweloperem i co się dzieje dalej? Podpisywana jest umowa, znaczy zazwyczaj deweloper przedstawia nam jakby model, w jakim ten obiekt będzie funkcjonował, czyli czy albo będzie sam zarządzał tym wynajmem, jakby w imieniu nas, albo wynajmniej do tego profesjonalną bądź nieprofesjonalną firmę, bo tak jak mówiłam, jest to bardzo różne. Podpisujemy umowę zakupu nieruchomości z księgą wieczystą, jakby mamy co miesiąc, kwartał bądź rocznie, dlatego że czy też bardzo różne modele są wypłacane zyski z wynajmu turystom. Zazwyczaj mamy też możliwość około 14 dni w roku wypoczynku, należącym do nas apartamencie, który jest w następnie przegląd katowickiego. Wydaje się to wszystko bardzo niedziela, o 15 w naszym programie Koronka Dłużego Miłosierdzia. Rzeczywistości jest. Tak, jeśli inwestycja jest jakby dobrze dobrana i ten poziom zysków jest urealniony, tak, czyli jakby odniesiony zarówno do potencjału lokalizacji, w której dana nieruchomość znajduje, do właśnie liczby turystów, nie jest to kosmiczny zysk pokazywany tylko w reklamie, ale faktyczne symulacje biznesowe, które pozwalają na wypłatę takich zysków. Tak. Załóżmy, że zakupiliśmy apartament czy taki hotel. Przez jakiś czas wszystko funkcjonuje dobrze, a potem nagle okazuje się, że turystów nie ma. W tym konkretnym miejscu oczywiście. Właśnie dlatego bardzo kluczowe jest tutaj bezpieczeństwo tej inwestycji, czyli właśnie nie zyski z reklamy, tylko spojrzenie na to, czy obiekt może funkcjonować, bo też musimy przewidzieć, jakby czarny scenariusz, co się stanie za 5-10 lat, kiedy deweloper nie poradzi sobie z inwestycją. Kiedy będziemy chcieli sprzedać tę nieruchomość, czy ona znajdzie nabywców, bądź czy sami będziemy sobie w stanie poradzić. Radio kończy. Poprzez.